Decay. Bardzo mi się podoba jego nazwa. Jeśli jest levelem fabularnym, to ewidentnie będzie dobrym. O, i moja ulubiona informacja. High Objects Count. Nie zdążyłem przeczytać. Decay. Administrator? Let there be light. I Bóg powiedział, niech się stanie światło. Dobrze. E? Let there be light. Okej. Okay. Hello, little creature. Czy ja gram w Isekaja? A new form of everyone. Past life. To jest kolejny Isekaj. Umarłem od ciężarówki i zostałem zreinkarnowany w świecie fantazy jako latarka. Szukam rozwiązania od tygodnia, ten level ma 60k objects. 60k? Aha. Co? Don't worry. Ale to znaczy, że ten level jest na czas? Czy będę musiał łapać jakieś rzeczy, które będą cofać moje zepsucie? Decay to jest... Jak to ładnie nazwać po polsku? Ale... To powtarzam praktycznie na każdym odcinku, ale ile roboty jest włożone w to, żeby stworzyć tak fajne mapy do tej gry, to jest nieprawdopodobne. Jak graliśmy w tą mapę, to było 3D owned, tak? W sensie to, że ta mapa, która była zrobiona w 3D, jak tam czytałem, ile linii kodu, ile miesięcy on tam spędził nad tym, żeby to zrobić. Niesamowite. Rozkład, właśnie. Tego słowa mi brakowało. Shaders, toggle particles, custom character. Not recommended at all, dobra. Idziemy. Myślałem, że będzie mnie zabijać. Ale fajnie weszła informacja o muzyce. Checkpoint reached. Decaying będzie wraz z postępem levelu. Dobrze, czyli nie ma tutaj żadnego narzuconego limitu czasu. Ale to w takim razie będzie jakaś smutna historia z motywem Vanitas. O Jezu, nie, biedny robocik się rozpada. Dopiero ktoś go stworzył, on jeszcze nie wie, czym jest tak naprawdę, on już się rozpada. Aha, jak trzymam strzałkę, no okej, okay, dobra, rozumiem. God damn you! Ach, nie zauważyłem tego. To był zupełny przypadek, że mi się udało. In thick Polish, Polish accent. Little krzaczek. Tak, little krzaczek. The mistake when your recurrent body is rotting away. I need your help. Little krzaczek, nie mogę. You're going to summit health, I'm going to give him a message.
Dziękuję. Dziękuję, że nie obarczasz mnie dodatkowymi problemami, poza faktem, że moje ciało się powoli rozkłada. Wydaje mi się, że kładzie to wystarczająco dużo nacisku na moją osobę, że można mi dać trochę odpocząć i nie dawać mi niepotrzebnych zadań, jak dostarczenie wiadomości. Okej, to pomogło. Co sądzisz, że drugi Resident Evil na dotyku pokonałem? Co sądzę? Słuchaj, pokonywanie gier na dotyku jest czymś, co jest dla mnie, moim zdaniem, bardzo wymagające. Ale granie w jakiekolwiek gry na telefonie dla mnie jest strasznie męczące i nigdy praktycznie tego nie robię, chyba że naprawdę długo czekam w kolejce, ale wtedy też przeważnie, w jakiejś kolejce u lekarza, jak mogę siedzieć. Ale wtedy też przeważnie staram się siedzieć. Staram się włączyć sobie jakiś podcast albo audiobook albo coś, więc nienawidzę grać na telefonie, więc dla mnie to jest marnowanie potencjału gry, przechodzenie jej na telefonie. Mimo że jest to utrudnienie, więc na padzie i na dotyku? To po co ci dotyk, jak masz pada? Ja w ogóle do niedawna kojarzyłem Geometry Dash jako grę telefonową, więc rozumiem absolutnie. Nie mówię, że się nie da, po prostu uważam, że to jest utrudnienie w stosunku do... Wyłysiałem. Nad czołem mam lotnisko. Utrudnienie w stosunku do kontrolowania tego padem. Albo klawiaturą, jak kto woli. Siedzi na dachu. Nie miał dość krzyczenia na syna w domu, to siedzi na dachu. I go ruga za to, że źle łowi ryby. Ale jaki tata nie ruga za to, że się źle łowi ryby? Poczekam. No, halo, kliknąłem. Wyobraź sobie, że chciałem pokonać Hollow Knight na dotyku. Wiem, zabijesz mnie. Powiem tak. Ja grałem w Hollow Knighta na Switchu, który nie ma jakoś bardzo dużego ekranu, więc nie uważam to za jakieś wielkie marnotrawstwo. Natomiast w większości podłączałem go do monitora, więc... Dziurawy rycerz. Ale przeszedłem sporo tej gry na Switchu. W wersji handheldowej, w sensie, że grałem on the go. Private elevator. Sam ją zbudowałem. Sam jej używam i proszę mi teraz wpłacić dychę. Okej, będę uważał. Chapter 2. Ale ta gra ma słodką grafikę. Jest trochę niepokojąca. Tak ogólnie to jest bardzo urocza. I ten gościu też jest uroczy. Coś ci jeszcze powiem. Istnieje Celesta Androida, tylko wymaga niestety pada Xbox. A, tylko popychać. To ja się niepotrzebnie bałem. Co? Może muszę na głowę wejść. Nie próbowałem tu robić no defa, więc nie ma problemu. Mogę po tobie chodzić? Mogę. Doskonale. O, dźwignia. To ma sens. Czekaj, window! No.
A Celestna... Słuchaj, ja nie mówię, że nie powinno się tego robić, absolutnie. Nie powinno się grać, no... Skąd się bierze to, że rynek gier mobilnych jest teraz chyba najlepiej opłacanym ze wszystkich rynków growych? A, myślałem, że mogę też skoczyć. Ze wszystkich rynków growych, ale nie zmienia to faktu, że mam taką opinię, jaką mam, że... Że no granie na telefonie to jest marnotrawstwo potencjału dobrej gry. Skoczę tam? Nie, muszę wskoczyć mu na łeb. Dobrze. Tak, jest ten specyficzny sposób do skakania na kolcach. On jest zresztą wymagany, żeby zrobić ten... A, mogłem poczekać. Żeby zrobić te najwyższe poziomy. A raczej te specjalne truskaweczki. Jedź, Windo! Jedź! Ach. O! Houston, mamy problem. Over. Bo ta winda jest w złym miejscu teraz. Tak, dokładnie o to mi chodzi, no. No, okej. Okay. Dobra. Nie rozkminiłem tego od razu. A takie rozkminianie rzeczy z prostym sterowaniem to mi się kojarzy z takimi grami jak... Inside albo Limbo, tak? What's your name? O! Słyszeliście dźwięk... Tak, to jest dźwięk śmierci, ktoś umiera. Ktoś sobie nagrał lupa, jak umiera. This guy called me krzaczek. Mówiłem, na telefonie sobie pyka. Base after base, though. Never heard of it. Should try, it's really cool. My name is Krzaczek. Dawaj, Krzaczek. Jedziemy z tym cyrkiem. Okej, okay. Mogę go przesuwać? Upewnię się, że nie ma jakiegoś magicznego sterowania innymi przyciskami. Dobra, chyba nie ma. Haha! Zabrałem znajdźkę. To mi bardzo nie pomogło, szczerze. Wow! O! Tak, faktycznie one miały... No! Nice, dobra. Jeszcze na dole? Ciekawe, że mi montują tutaj te półki, żeby mi było łatwiej chyba. Z kim jeszcze sobie pogadamy? Odpalać go od razu? Dobra, odpalmy go. O nie, z tej strony go odpalmy. To nie był dobry pomysł, żeby go odpalić z tej strony. Gramy w lemingi teraz. Daj wskoczyć na łeb. Dobra, czekamy. Mm.
Stay positive. Tak, no stay positive, to jedyne co ci zostało. Nóg już nie masz. No teraz już jesteś prawdziwym krzaczkiem. To Summit Hills. Szkoda, że nie masz nóg, pewnie by się łatwiej wskakiwało. Spadłem z drabiny, bo chciałem sprawdzić, czy nic tam nie ma. Fajna muzyka. Bardzo mi się podoba, taka klimatyczna do takiego miasta. Brakuje tutaj tylko mima, który gdzieś by tutaj stał. Znajdźka z lewej? Nie. Księżniczki! Czy ja mogę zobaczyć ich twarze? O. W najwyższej komnacie, w najwyższej wieży. No może dlatego, że jestem rotten. Are those maps auto scroll mode? Because we don't play it here. It's only platformer levels. Nie mogę przejść? A, okej, okay. Skrzynka mi zostawiała. Spoko, kumam. Aha. Dobra. Szybko. Szybko! Nice. Jakąś muzyczkę trzeba wymyślić. Nie, bo ten sam dźwięk. Nie dam rady zagrać muzyczki jednym dźwiękiem. Trust our mages. A faktycznie ktoś mógłby pomyśleć, że prowadzę streama po angielsku teraz, jak do was nic nie mówię, tylko czytam to, co jest napisane na ekranie. Nawet mi to do głowy nie przyszło, patrzcie. The door is locked. Szukamy klucza w takim razie. O, dlatego nie musiałem szukać. Wiem. He doesn't fit, dobra. Zawsze cytuję, co ktoś pisze na czacie, ale tym razem sobie odpuszczę. Co się wydarzyło, Wilgax? Macro Machines? Kojarzę Micro Machines. To była gra na NES-a. Ale Macro Machines? Ah, door is locked. Co mnie obchodzą motyle? Ja umieram! Super, świetnie. Doskonale. Ja jestem chodzącym krzakiem z ekranem i twarzą. Czy możesz się mną też zainteresować? Zanieś mnie.
All in the papers, of course. No przecież ja cały czas czytam gazety. A co w związku z tym deszczem? Bo obawiam się, że on będzie jakimś hazardem. Checkpoint reached. Świetnie. A po co była ta skrzynia? Nie wiem. A żebym nie przeszedł na drugą stronę, ale to mogli nie stawiać skrzyni, tylko cokolwiek innego też. So tired. Biedny robaczku, proszę, żyj. Use the box. Okej. Look, hopie. Use the box. Diamond key. Świetnie. Mam diamentowy klucz. Mogę nim otworzyć diamentowe drzwi do diamentowej sali. Halo. Czy coś nie latało, żeby mi pomóc? Aha, dobra, muszę przystawić tutaj znowu pudło. Spoko. Let's go. Dobrze, cieszę się, że mam diamond key. Naprawdę nie musicie mnie o tym informować na każdym kroku, rozumiem. Nie no, idź robaczku! Krzaczku! Krzaczku, idź! Dawaj, krzaczku! Jezu, jeszcze więcej! Nie! Pęka mu ekran! Nie wolno! Polubiłem cię, krzaczku! Skoczę? Chyba nie. Let's go. No co, mam klucz. Diamentowy mam klucz. Wszystko powinien otwierać. Jest z diamentu, goddammit. Aha. Dobra, tym kluczem otworzę drzwi w prawo szybciej. Zobaczcie na jego minę, no! Nie wyłączaj się, ekranie! Żyj! Krzaczku, już się spieszę, no żyj! Co to za nagrobek? Ale tam jest jeszcze coś wyższego, no zobacz, że w tle widać wyższą wieżę. Nie, ona też się rozłożyła. Wszystko się tu rozkłada, ten świat ginie. Gnije. No nie. Filthy trash. To życie nie było długie, ale przynajmniej było beznadziejne, co? I tak powstał boss Undertale'a. Czy ja mogę prosić właśnie o zemstę jakąś?
New Beginning. Wake up. Nie, to będzie... A? Krzaczku? O, czerwony motyl. Okej, dobra. Rozumiem. A nie ma za co. Sprawiło mi to ogromną przyjemność, że byłem częścią tej opowieści. Nice. Bardzo podobnie ja mam w ogóle z tworzeniem teraz, wrzucaniem YouTube'a. Isekai Animes, of course! Oczywiście, że Isekai Animes. Jak zacząłem robić streamy YouTube'a, to właśnie z taką myślą, żeby trochę swojego jakby sposobu myślenia jakichś rzeczy wrzucić gdzieś tam do internetu. Przy okazji hobbystycznie zawsze chciałem to sprawdzić jak to działa. Więc bardzo rozumiem, absolutnie. Jakiś taki wyraz ekspresji. Chciałbym też zrobić na YouTubie specyficznie jakąś serię, tylko musiałbym wymyśleć jakiś fajny koncept i mieć czas jeszcze na realizację. Absolutnie rozumiem.